Dzisiaj wspominaliśmy troszeczkę tych meczów, już parę przeżyłem tutaj w Tarnowie. I tak się złożyło, że no dwa razy tutaj traciliśmy bramkę my w 90 minucie. Raz przegraliśmy mecz, raz mówię rzut karny, który się oczywiście należał i w 90 minucie straciliśmy. Mówię też zwycięstwo, remisem się zakończyło. Dzisiaj ten los może się gdzieś uśmiechnął w takim chyba najbardziej dla nas potrzebnym momencie, gdy zaciekle walczymy o to utrzymanie, gdy mówię, jest taka grupa tych drużyn, które nie chcą spać i to szczęście się, mówię, uśmiechnęło tutaj dla nas w Tarnowie. Mówię, zawsze te mecze z Tarnowem chyba wyglądają identycznie i bardzo podobnie. Są bardzo zacięte, obfitujące w dużo sytuacji i mówię w takich, mówię, okolicznościach dramatycznych, mówię, któreś z tych drużyn zdobywają punkty. Dzisiaj to się nam udało. Mówię, może i sprawiedliwym wynikiem byłby remis, bo ten mecz miał różne fazy. Początkowo, od pierwszych minut chyba my zaatakowaliśmy, my mieliśmy więcej z gry, później ta gra się wyrównała, drużyna Unii zdobyła bramkę po stałym fragmencie gry. Na szczęście udało nam się szybko wyrównać, a druga połowa to była naprawdę, obydwie drużyny chciały naprawdę, walczyło to zwycięstwo. Dwie sytuacje miał Drozdowicz bardzo dobre, które no, całe szczęście dla nas nie wykorzystał. My odgryźliśmy się jedną sytuacją Sebastiana Wiasa. I mówię, w tej 90 minucie już tak paradoksalnie troszeczkę cofnąłem Karola Adria do tyłu, by już, mówię, bronić ten remis, bo jednak, mówię, tu Starnowa, wiemy, że to jest, mówię, bardzo ciężko, nikt tutaj jeszcze nie wygrał i paradoksalnie to przyniosło nam skutek, spadła mu piłka idealnie na proste podbicie, uderzył z powietrza, no, piękna bramka i my się cieszymy. Na pewno duża radość, bo bardzo, bardzo nam te punkty pomogły w walce o utrzymanie. Czuję się jak bokser po nokaucie w ostatniej minucie. Na pewno piłka nożna nie jest dyscypliną sprawiedliwą. Uważam, że absolutnie nie zasłużyliśmy na porażkę. Rzadko chwalę swój zespół, ale naprawdę dzisiaj poza wynikiem wiele rzeczy się zgadzało. No jesteśmy po tym meczu rzeczywiście bardzo, bardzo przygnębieni. Jak ktoś chce zobaczyć, jak wygląda cierpienie, to nie teraz pójdzie do szatni Unii. No ale taka jest piłka nożna. Raz się wygrywa w 90 minucie, raz się przegrywa. Liczę na to, że do nas się to szczęście uśmiechnie. Najbardziej mi szkoda tego, że polegliśmy na swoim boisku, bo dla mnie kluczową sprawą jest to, żeby szczególnie na swoim boisku mecze nie przegrywać. Jestem zadowolony również z jednej rzeczy, z tego, że dzisiaj w podstawowym składzie grało czterech młodzieżowców, jeden 17-latek, 16-latek wszedł na boisko i chłopcy ci absolutnie nie odstawali od starszych zawodników. Marcin Więcek uważam, że zagrał na bardzo dobrym poziomie. Bardzo dobry występ Marcela Tyla, Filipa Wójcika. Chwalę tutaj przede wszystkim tych zawodników młodych, bo to jest przyszłość Unii i jak patrzę, jak ci chłopcy grają, to tą przyszłość jestem spokojny.